Dziś rano byłam na Westerplatte, gdzie w sposób niezwykle godny uczciliśmy pamięć bohaterów właśnie spod Westerplatte. W tym samym mniej więcej czasie czciliśmy pamięć ofiar Wielunia. Ale II wojna światowa i wrzesień 1939 roku to nie tylko Westerplatte i to nie tylko Wieluń. To także takie groby bezimiennych polskich żołnierzy rozsiane po całej Polsce, w różnych miastach, miasteczkach, małych wioskach. I bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj w Paradyżu i podziękować także młodzieży i strzelcom za to, że pamiętają właśnie o tych bezimiennych polskich żołnierzach, którzy przecież zapłacili taką samą cenę jak żołnierze na Westerplatte pod Kockiem czy w czasie całej II wojny światowej. Tą ceną było życie. O tych ludziach często mało się mówi. My nie znamy ich imion, nie znamy ich nazwisk, ale znamy ich losy, przynajmniej niektórych z nich. Tak jak los tego bezimiennego żołnierza, o którym wiemy, że prawdopodobnie pochodził ze Śląska. Tutaj pod Paradyżem wojska niemieckie znalazły się w nocy z 4 na 5 września 1939 roku. Regularna Armia Polska, opuszczona jak wiemy przez sojuszników, musiała się wycofywać w głąb kraju. Ale część żołnierzy w pojedynkę albo w niewielkich grupach pozostawała nadal tutaj i walczyła do końca, tak jak ten żołnierz, który próbował przebić się do wsi Alfonsów, niestety został zabity przez Niemców. Niemcy w sposób niezwykle okrutny podeszli od pierwszego dnia wojny, dlatego że ta wojna nie toczyła się między armiami. Ta wojna toczyła się także między armią niemiecką a ludnością cywilną, bezbronną ludnością cywilną. Bombardowane miasta, niewinni ludzie, dzieci, kobiety, starcy, którzy w nocy, śpiąc, nie widzieli, że za chwilę stracą życie w takim ataku, jakiego dokonała Luftwaffe. I pamiętajmy też o tym, że osamotnieni, opuszczeni przez sojuszników, a właściwie zdradzeni, pozostawieni sami sobie, mieliśmy jeszcze drugiego wroga. 17 września od wschodu zaatakowała Polskę Armia Sowiecka. Układ Ribbentrop-Mołotow zaczął się realizować. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Sowieci. Jedni i drudzy jednakowo okrutni wobec Polaków. Polska miała znowu zniknąć z mapy Europy. A mimo to żołnierz polski, który jest niezwykle waleczny, bardzo bohaterski, ten żołnierz z września 1939 roku, który pamiętał, co znaczy niepodległość, te 20 lat, niecałe 20 lat niepodległości, i oni wiedzieli, o co walczą. Oni zasmakowali wolnej, niepodległej Polski i chcieli, żeby ona nadal taka była. Dlatego nie szczędzili sił, ofiary, tej najdroższej ofiary, jaką była ofiara życia. I takie groby, jak ten grób nieznanego żołnierza, których przecież w Polsce mamy bardzo wiele. Ja się cieszę, że mamy dzisiaj w młodym pokoleniu takich ludzi, którzy dostrzegają, że pamiętać trzeba o wszystkich, nie tylko o tych, których znamy z imienia i z nazwiska, ale także o tych bezimiennych, którzy, powtórzę raz jeszcze, zapłacili taką samą cenę, złożyli taką samą ofiarę, najcenniejszą i najdroższą ofiarę własnego życia. I tutaj w Paradyżu najpierw pochowano tego żołnierza w zwykłej ziemnej mogile, ale w roku 1982, wtedy kiedy już trwał stan wojenny, ale zrodził się ruch oporu w Polsce, mieszkańcy postanowili ufundować pomnik, żeby było takie miejsce, gdzie można przyjść, czy na 1 listopada, czy właśnie tak jak dziś, 1 września, i oddać hołd. Powiedzieć, że oni wprawdzie są bezimienni, ale my wiemy, że to byli Polacy, że to był polski żołnierz, że się bił za Polskę, że miał honor, godność i do końca wypełniał żołnierską przysięgę. I takie miejsca jak te, rozsiane po całej Polsce, coraz częściej gromadzą ludzi, którzy zapalają tutaj znicze i w ten sposób przywołują pamięć o tych, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku. Dziękuję.